Składając zadania konkursowe, sugerowałam się umiejętnościami i wiedzą uczniów w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. I w związku z tym uczniowie klasy pierwszej swoje zadania pisali ołówkiem, a uczniowie klasy drugiej i trzeciej piórem. Przyjechałam ze Stalowej Woli, a przygotowywała mnie mama. Mieszkam w Osieku, koło Oświęcimia, a o konkursie powiedziała nam pani w szkole. Przyjechałam z Krakowa. O konkursie powiedziała nam siostra na religii. Takie konkursy są między innymi po to, żeby takie maluchy umiały napisać piękną kartkę, na przykład z pozdrowieniami z wakacji. Żeby nie wysyłały tylko SMS-owych wiadomości, maili, ale taka kartka dostana, pisana własną rączką, ma dla nas ogromną przecież wartość i jest bardzo miłą pamiątką. Zgadzacie się ze mną? Tak.